One, two, three, to ja, cześć, wasz kolorowy, hiper, super ptak. Jestem waszym super bohaterem, kolorowym ptakiem. Jest to kanał o modzie, o urodzie, o nowinkach show biznesu, o wywiadach z gwiazdami, o tym, co jest ciekawe moim zdaniem, o jakichś fajnych miejscach. Będę w waszych łóżkach, będę w waszych lodówkach, będę w waszych głowach, będę w waszym sercu, będę wszędzie. Trzymajcie się, pa, pa! One, two, three! Cześć! To ja, wasz kolorowy ptak. Ostatnio było dużo próśb o pozdrowienia, dużo właśnie wymienialiście się komentarzami i dużo tam właśnie było takich pozytywnych, ale też negatywnych właśnie komentarzy. No i dużo osób widziałam, że mnie bardzo krytykuje. Z jednej strony to dobrze, bo będę wiedziała, co zrobić dalej, jak się poprawić, nie wiem, co zmienić. Ale z drugiej strony tak naprawdę rozbawiło mnie to dzisiaj rano, bo przejrzałam komentarze, bo chciałam zapisać pozdrowienia, które tu zaraz odczytam. No i oczywiście wiadomo, że te pozytywne mnie najbardziej ucieszyły i tak dalej, nie? Ale te negatywne tak naprawdę mnie rozśmieszyły, bo kurczę, że... Rozśmieszyło mnie to, że po prostu tak potraficie się kłócić o moją osobę, co bardzo mnie cieszy to naprawdę, bo to znaczy, że jest jakiś odzew ludzi, tak? No i co? No to przejdźmy w każdym razie do pozdrowień. No. No to tak, chciałam pozdrowić, tak, Paweł Vlog, pozdrawiam. Matt Black, pozdrawiam. Skubany, odnośnik, kill. Skubany, odnośnik, kill. Pozdrawiam. Następnie Zuzanna Szczerbowicz i Adam Tomaszewski. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Teraz tak, Kowalczyk, Larisa Potter, Black, poczekajcie, a Kowalczyk, pozdrawiam, Larisa Potter Black, pozdrawiam, Lupin Wesley, Nikola, pozdrawiam, Moniśkowa Moniśka, która widzę, że bardzo fajne daje komentarze i mnie broni, jest, widzę, bardzo fajną osobą, pozdrawiam. KG, pozdrawiam. Damian Woźniak, to jest mój największy chyba fan, którego uwielbiam. Bardzo serdecznie cię pozdrawiam, buziaczki, mamlaczki. O Boże! Ale tu głośno, tu kaczuchy są. Dobra, dalej. Kto tam dalej? Dawid Brzeski też również bardzo cię serdecznie pozdrawiam. Maga P, bardzo fajna dziewczyna, pozdrawiam. Bable Gam prosiło, żeby pozdrowić Milenę, Dawida i Mateusza. Pozdrawiam was serdecznie. Dalej. Patryk, Soul, Scream. 96 z chłopakiem Jakubem. Pozdrawiam was serdecznie. Dalej. Marta Gierszon, Katarzyna Zdaniewicz-Krzarak. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Dalej, Iwona Wandik, pozdrawiam. Dalej, Agnieszka Hawlecka-Sojczyńska napisała mi piękne zdanie. Dostrzec piękno w radości, czyli po angielsku make love, not war. Bardzo mi się to spodobało, dostrzec piękno w radości i w prostocie. Bardzo fajne słowa i że ja bym się nadawała do filmów Kondratiuka. Bardzo dziękuję za ten komplement. Bardzo fajna z ciebie dziewczyna, bo widzę, że dostrzegasz piękno i prostotę, a która w tych czasach niestety jest niedostrzegana, ale będzie niedługo w cenie, mam nadzieję, bo tego jest mało, nie? Ludzie za bardzo przekombinowują, robią coś, czego nie lubią, albo udają, że robią coś, co lubią, nie? A prostota będzie jeszcze poszukiwana. Nie prostactwo, prostota. No, dalej. Małgorzata Kupras, Jan Kotowski, Gerard Binder. Bardzo serdecznie was pozdrawiam. Angel San również cię pozdrawiam. Dalej, Sanda Gruszkiewicz, bardzo pozdrawiam. Alek i Filip wraz z Sandrą z Gruszkiewicz. No, pozdrawiam. Dalej. Mateusz Dzienisz, pozdrawiam cię również, bardzo serdecznie. Dalej. Maryla Kozłowska, pozdrawiam. Kornelia Majewska i Janek, pozdrawiam was.
Oglądajcie mnie dalej. Dalej. Tu już chyba wszystko na tej stronie. Bo mam jeszcze dwie strony, Boże. To rano popisałam, bo w ogóle mało spałam w nocy. Mogłam koleżanki, nie? Którą pozdrawiam, Monikę Sechar pozdrawiam. Dalej. Na FB dziewczyna jedna do mnie napisała, że jest moją wielką fanką. Aneta Janka Staśko z Krakowa, gdzie również mieszkałam w Krakowie. Także bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Dalej. John Wayne chciał, żeby pozdrowić Alka i Filipa. Pozdrawiam Was. Patrycja Moskal i Oskarek D. Pozdrawiam. Łukasz Ziemba. Pozdrawiam. Martin Flis, Patryk i Iza Zwrocka. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dalej. Łukasz Ziemba. Łukasz Ziemba, pozdrawiam. Patryk Czekoladyn, pozdrawiam. Michał Kierecki, Gosia i Maja z Wawy. Pozdrawiam Was, warszawiaki. Dalej. Dziubas. Pozdrawiam. O Jezu. Nastiger, pozdrawiam. Błażej Serwatka, pozdrawiam. Sebastian Szczotka, pozdrawiam. Mary, Aga Leon i Filip Dziad, pozdrawiam. Dalej. Mona Eł prosiła, żeby pozdrowić Kamila i Mateusza również. Pozdrawiam. I prosili, żebym powiedziała, żebym im życzyła chwały. No to życzę Wam, żebyście żądali chwały i pieniędzy w swoim życiu i spełnienia przede wszystkim. Najpierw spełnienia, a pamiętajcie, zdrowie jest najważniejsze. Miłość raz jest, raz nie ma. Też jest potrzebna, ale przyjdzie z czasem. Jak jest zdrowie, to jest wszystko, pamiętajcie. Nie dążcie za wszelką cenę, po trupach się nie dąży do celu. Dąży się krok po kroku, małymi kroczkami, nie jest tylko na słońce, ale kroczek po kroczku, małymi kroczkami, stale, wytrwale i przede wszystkim nie poddawać się z optymizmem, ale stale. I dużo cierpliwości i pokory przede wszystkim. Ale też nie do przesady z tej pokorą. Trzeba mieć pewność siebie, ale nie do przesady też, nie? Dalej. Katarzyna K. też pozdrawiam. Mateusz Dzienisz pozdrawiam. Dalej. Patryk, Patrycja, Natalia, Marcin pozdrawiam. Matik prosił, żeby pozdrowić Mateusza, przystaż z Wrocławia. Pozdrawiam Was. Good as Braid i Paweł Hombek. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No to wszystkie pozdrowienia. Prosiliście, znaczy tam pisaliście też pytania już Q&A na kolejne już. I chciałam Wam powiedzieć, że pytaliście, dlaczego nie ma w każdym odcinku pozdrowień. Z tego względu, że ja zawsze czekam, aż się nazbierają te pozdrowienia. Bo tak bez sensu trochę w każdym odcinku, tak, dlatego ja stwierdziłam, że niech się najpierw nazbierają te pozdrowienia i tak na przykład co 2-3 odcinki robię pozdrowienia. Tak samo Q&A. Dalej piszcie w komentarzach, czy chcecie być pozdrowieni. Piszcie pytania do Q&A, bo już widziałam, że jakieś się pojawiły, więc jeśli chcecie być pozdrowieni, no to piszcie. Tak samo jak jeśli chcecie jakieś pytania do Q&A, no to też piszcie. No, fajny mam tego opis, nie? Jednorożec, na. A tu mam taką paseczkę fajną. Kupiłam w Rossmanie, fajna, nie? To w sumie dla dzieci, ale co tam? O Boże, Radosław! No to dobra, to przechodzimy w takim razie. Oh my god. Napis modową. Modową. No to tak. To taką bransoletkę fajną, nie? Gdzie ją kupiłam, Boże? Tam koło siebie, na rzut nieba. To kupiłam taką fajną, nie? Pięć dyszek. Tutaj taką kupiłam fajną, to mi chłopak kupił, Big Stara. Big Starze, 40 zł. Fajne, nie? No i co? Teraz może kosmetyki, a później Wam ciuchę pokażę, co? To nie. Teraz widzieliście, te buty też już widzieliście. Także ostatnio mówiłam o nich. Dalej, kosmetyki. Tu mam takie coś na celulit. Suplement diety, redukuje, wygładza, ujemnia. Ja to kupiłam w aptece normalnie, ale fajne, nie? No, taka dość duża butla, taka ciężka. Tylko to w smaku to jest takie nie bardzo, ale daje efekty, fajne. Tylko ja jestem taka, że mi się nie chce systematycznie stosować, bo ja ogólnie taka jestem, że... No, jak mi się chce, to się mi chce. Ale teraz ostatnio mi się chce. Z vlogiem mi się chce. Dobra, dalej.
Tu mam takie coś, żel aktywny do nóg zmęczonych i obolałek o działaniu krąco-odświeżającym. Bogaty skład produktu kasztanowiec, mimo że babka lancetowata. Fajne, bo jak nogi bolą, to to jest fajne, kojące, takie super, no po prostu. Ktoś sobie pomyśli, a po co komu taki żel do nóg, nie? No bo teraz wiecie, no chodzi się na obcasach, czy dużo się chodzi, czy ktoś biega, czy coś. To jest fajny pomysł teraz, nie? Teraz zdrowy tryb życia, więc takie rzeczy są fajne, nie? Ale tu mam taki krem Q10 z Bee Beauty. Takie kupiłam w Biedronce, fajne, nie? Ja się nie wstydzę tego, że czasem sobie coś kupię w ciuchach, czy czasem coś w Biedronce, czy w Rossmanie, czy ja też kupuję w droższych sklepach i tańszych. Ja wcale się tego nie wstydzę, jak to parę osób już zauważyło, że ja przynajmniej tak, wiele blogerek, one nieraz uważają, wszystko mówią, że kupują drogie, oryginalne, bo tak troszkę, może powiedzieć, tak trochę się naśmiewam, znaczy naśmiewam, tak trochę paroduję pewne blogerki, nie? No uważam, że to jest taka trochę ściema, bo tak, no bo one... Też nie, te wszystkie ciuchy, co one reklamują, też nie wszystkie są na pewno nowe, nie? Ale komary. A tak jakby się ludzie wstydzą przyznać, że kupili coś, nie wiem, w tańszej marki, bądź, nie wiem, bądź w sercu chędzie, nie? Nie wiem dlaczego. A ja chciałam pokazać, że nawet bogaci ludzie, czy biedni ludzie, czy mają prawo kupować takie ciuchy, jakie chcą, bo tak naprawdę, by ktoś non-stop chciał kupować Chanele, nawet będąc bogatym, to w końcu by zbankrutował chyba, nie? To nie o to chodzi, bo prawdziwy człowiek, to nawet jak jest bogaty, to nie jest snobem, bo nie musi pokazywać tego, że jest bogaty. Bo są dwa rodzaje ludzi bogatych. Tacy, którzy mają pieniądze i chodzą jak obdartuchy i szkoda im dla siebie. Odkładają niby, odkładają, od każdy grosz odkładają. Ale co z tego, z takim życia, nie umieją tych pieniędzy się cieszyć, nie umieją ich wydać. Tylko mają je na koncie, ale nie umieją nic z tym zrobić. A na przykład są też tacy ludzie, którzy mają pieniądze i to widać po nich. Oni nie muszą się chwalić, nie? A tamci się chwalą, nie? A nie widać tego po nich. A są też tacy, co się chwalą. Lubią się chwalić też, nie? A są też tacy po prostu, co i tańsze, i droższe lubią. Bo uważają, że nie tylko to, że ktoś jest bogaty, to nie musi od razu tylko drogich kupować. Może też kupić sieciówki. Bo to jest normalny człowiek, tak samo jak my. Dobra, jedziemy dalej. Bo za trochę się zagadałam, tak? Tu mam takie, kupiłam 20 zł Lotus, takie perfumki fajne. Może wyjmę, co? Tam kupiłam w metro, tam podziemiak, centrum. Fajne, nie? Takie. Się fuknę trochę, co? Poczekajcie, fuknę się. Ale jak pachnę. Fajnie. Aż kamerzysta pomuchał, proszę pomuchać. Ładne, nie? No. Fajne, fajne. O Boże! To jest mój ten śmiech z tej czołówki. One, two, three. Wiem, że wam się to spodobało. Fajne to jest, nie? Dobra. Tu taki żel fajny, pachnący. To jest co prawda zwykłe fa, ale ładnie pachnie, fajnie. No. Ale fajne takie, no. Jezu. Takie to jest nawilżające, fajne, no. Dalej. Tu mam takie maski, takie z hialuronem. Jest taka maska algi organiczne, taka. Fajna. Tu mam drugą maskę. Maska dotlejająca plus CO2, stymulacja syntezy kolagenu. Z Labiotica wszystko. A trzecią maskę mam, maska hialuronowa. Nawilża i elastycznia. Maska na tkaninie. To wszystkie są maski na tkaninie. One są bardzo fajne, nie są jakieś bardzo drogie. One nawet po 12 zł, czy coś takiego, może więcej troszkę. Ale one są bardzo fajne, bo to taki daje efekt. Co prawda to daje efekt tylko na jeden dzień, ale... To jest fajne, jak chcecie gdzieś wyjść czy coś, to jest bardzo fajne właśnie. Polecam takie kosmetyki z kwasem hialuronowym, to jest bardzo fajna sprawa. Dalej. Tu mam też taki puder Max Factor, tylko trochę tu się przetarło. A w ogóle wiecie, jaka jest historia Max Factor? W ogóle to był Maksymilian Faktorowicz. To był polski taki naukowiec. I on zmienił nazwisko na Max Factor. I był takim charakteryzatorem i stylistą gwiazd. Hollywood, bo on się wyprowadził, to był Polak żydowskiego pochodzenia, on się wyprowadził do Stanów w czasach wojennych, nie? No. I stąd powstał Max Factor, nie wiem, czy ktoś wie, że to w ogóle Polak wymyślił te kosmetyki. Dalej. To jest taki odcień, tylko troszkę zużyte, nie? Ale bardzo dobre to jest właśnie te kosmetyki, ja je bardzo lubię. Nie wiem, czy tu jest odcień, 5, 1, 6, 8 odcień. 0,5 translucent. Ja się za bardzo nie umiem tego wymawiać, ale... Tu mam takie perfumy Zara, Twilight Mouth, takie, fajne, nie? Tu mam taki płyn miklearny z Bijoux, fajne taki, bardzo fajny, bo
On jest jak piórko normalnie, dosłownie tak jak tu pokazują, że dasz płatki, nie trzesz, tylko delikatnie i to fajnie schodzi. Dalej. Tu mam taki krem Soraya, to jest na noc. To jest taka właściwie, można powiedzieć, maska. Bardzo fajny krem z Sorai. No. To jest 50 ml. Też fajnie pachnie. O Jezu, spadło mi. No to już za późno. O Boże, o mej. Nie zaraz ze mnie. Ale fajny, fajnie. Widzicie, jaką miałam ładną cerę. Ja teraz nie mam makijażu kompletnie i zobaczcie, jaką ładną cerę. Ja też nie palę, nie piję. I tak dalej. Tu mam Dream Matte Mousse z Maybelline. Jezu, nie wiem, czy ja tu widzę odcień. 0,30 tu jest odcień. Tak. 0,30 cent. Tak, 0,30 cent. No. Dalej. Dalej. Co to jeszcze mam? Powolutku. Jak się może tu przesunę tak bardziej? Mam tak. Avon Super Shock. Taka maskara fajna. To jest... Black, tutaj widzicie taki. Fajne. Tam się ceny zmieniają w Avonie, bo tam często są promocje, więc na pewno macie dostęp do Avonu. Maybelline, tutaj jest The Colossal Glow Extreme. Taka maskara fajna. Ale komary. Dalej. Co tu mam jeszcze? Jimmy Choo. To jest taka, ta mała taka perfumka. Och, ja mam to w buzi. Ja mam to w buzi, wiecie, że ja mam to w buzi. Ale jajca, kurde. Tu mam takie coś Bielenda. Serum normalizujące do twarzy. I to jest takim czymś, widzicie? O tak. Bardzo to jest takie, to się daje takie, takie kropelki, nie? O, sorry. To się tak robi. Nie będę tego dawać na twarz, bo to jest bardzo tłuste, tak? To jest do regulacji wydzielania sebum. To jest przeznaczone do regulacji wydzielania sebum. Czyli że ma zmniejszyć wydzielanie się sebum, czyli żeby się skóra nie przetłuszczała, tak? Dobra, dalej. Bardzo fajna firma Bielenda. Bielenda w ogóle dzieli się, ma takie swoje dwa działy. Takie troszkę normalne i droższe, takie typowo kosmetyczne, nie? Tutaj jest Eveline Cosmetic New Hyaluron drugiej generacji, kwas hyaluronowy plus kofeinę, ekstrakt ze świetlika, skoncentrowany krem przeciwzmarszczkowy pod oczy. I też fajny taki. No. Z hyaluronowym kwasem. Dalej. Tu jest taki Hydromagnetic Aqua Look technologii, nawilżający żel masaż do mycia ciała. Do co innego stosowania. Fajne takie. Bardzo fajny, ładnie pachnie przede wszystkim. Pięknie pachnie, no to tak. Piękne to jest, no. Dalej. Tu mam z czego to jest? To jest L'Oreala, tak. To jest taka glam matte. Może przetestujemy, co? To tak wygląda. Przetestujemy, jak to by. A pan kamerzysta niech popatrzy. Czy ja się dobrze maluję? Dobrze idzie? A może ja się w kamerze przeglądam, poczekajcie. Ale ja. Okej, panie kamerzysto? Pierwsza vlogerka, która się maluje w kamerze. Nieźle, czas jakoś radzić, nie? No dobra. Tu mam takie coś fajne, z Nexta kupiłam takie, nie? Takie na okulary fajne. Mam jeszcze takie drugie z mango, jeszcze takie, zaraz wam pokażę. Bo to co z tych okularów, co ostatnio kupiłam, takie miałam z mango i też takie fajne okularki, takie coś. Co dalej? Tu mam takie perfumy Adidasa, dostałam od mamy. One nie były drogie, ale to już nie pamiętam ceny, bo jak ja mogę pamiętać cenę w sumie z drugiej strony? Znaczy ja wiedziałam, ile one kosztuje, bo widziałam w sklepie, ale ja nie wiem, ceny nie pamiętam, bo już no to był jakiś czas temu, a to mama kupowała, więc ja nie wiem, ile to kosztowało, dostałam na urodziny, nie? Dalej. Tu mam taki, dostałam w takim sklepie, znaczy dostałam, kupiłam w takim sklepie z naturalnymi takimi właśnie kosmetykami. Olej arganowy 100%, widzicie, arabski. Lekcje młodości, twarzy, ciała i włosów.
pokażę wam, jak to mniej więcej, jaka to jest konsystencja, nie? No takie lekka raczej konsystencja. I to jest takie Bioargania firma. Bioargania. To w sklepach naturalnych musicie szukać. To są takie porządne już produkty, takie luksusowe bardziej. No. Dalej. Jedziemy dalej. Jedziemy po zioło, jedziemy po zioło, jedziemy po zioło, jedziemy. Dalej. Louis Vuitton. Słynny zegarek, to zostałam w prezencie od chłopaka. Nie wiem, ile może kosztować. Ile taki zegarek może kosztować? Z tego, co patrzyłam na internecie, chyba z 26 tysięcy kostuje. Jaja jak berety. Patrzcie, to je tutaj. To jest oryginał. Nie wiem, czy widać. Tutaj widać? Widać, nie? Piękny, nie? W ogóle taki ciężki. A i tutaj jeszcze widać, widzicie? Tutaj pisze normalnie Louis Vuitton. Widać, nie? Jest piękny ten zegarek po prostu. Ja go mogę przymierzyć w ogóle. Tu się tak naciska, nie? Tak. Nie, tak się robi. Bardzo ładny jest taki Rolex. Także chłopak mi taki prezent sprawił. A niedługo mam urodziny 25 sierpnia. Fajnie było, abyście mi złożyli życzenia. Ojej. Ale niekoniecznie. A w ogóle zamierzam ogłosić konkurs na 1000 subskrypcji. I także myślałam spotkanie ze mną lub sami wymyślcie, co może być na przykład. Ja myślałam spotkanie ze mną i na przykład mogę dać autograf, może być wspólne zdjęcie ze mną. Mogę zaprosić kogoś na kolację ze zniżką w mojej ulubionej restauracji, gdzie dostaniecie zniżkę na przykład w restauracji na hasło kolorowy ptak. Dalej. Tutaj mam taki w sklepie organicznym, Organic Shop. Też taki krem do ciała właściwie, fajny. Też ładnie pachnie. Oj. Taka widzicie, bardzo taki... To jest właściwie taki jak normalnie... Jak woda on taki jest. Lekka konsystencja bardzo, bardzo. A tu mam z tego, widzicie jakie mam okularki fajne? Tu są Calvina Kleina. Fajne, nie? O, tutaj pisze Calvin Klein. Wszystko tu jest numer. Wszystko jest. I one kosztowały ponad 1000 zł, te Calviny Kleiny. No. To nie ściema numer, bo mi pokazałam, więc... Wiele osób uważa, że ja kłamię. No, no trudno, no, jeśli tak uważa. Tu jest taki krem do stóp, bardzo ładnie pachnie też. Jest Joanny. Ja raz ręce nie posmarowałam i ktoś mówi, ale ładnie pachniesz. Perfumy masz ładne, a ja kremem do stóp się posmarowałam po rękach. Jajca były jak berety. No. I poderwałam jakieś faceta kiedyś na ten krem do stóp. Były jajca, mówię wam. Dalej, tu mam taki fajny holographic 3D, Magic Visage. Lubię tą firmę. To jest tania firma. Ale fajna bardzo. Zobaczcie, jakie cienie ładne. Ale kaczka zapierdziela. Jedna, druga, trzecia. Ale kaczuchy wypasione. Tu jest tak. O Jezu. Tak. Ten jest taki. Bardzo ładny. Ten tak. Zobaczcie, jakie one są... Jak one są właściwie takie metaliczne, ale jednocześnie trwałe te cienie. Bardzo fajne. Parę złotych dosłownie kosztowało. Następnie Eveline Cosmetic, to jest Laser Precision Super Lifting, kwas hialuronowy plus kofeina, fitoselter, przeciwzmarszczkowy krem, koncentrat pod oczy. Taki również pod oczy, fajny, z laserem, fajny, no. Dalej. To też Rossmanie, a to też taki Dermedic, krem do twarzy, matujący krem na dzień, taki fajny. Dalej. Tu jest też Dermedic, bo to było razem z tamtym za taki zestaw. Taki antybakteryjny żel do mycia, skóra mieszana i tłusta, ze skłonnością do trądziku, bo ja mam właśnie skórę mieszaną. Taką pół na pół, bo trochę mam niby mieszaną, niby tłustą. Ale tak bardziej mieszaną, nie? Taką strefę T tutaj, nie? Dalej. Tu mam takie arabskie perfumy. Bardzo fajne też. Tylko żeby ich dużo nie dawać, bo one są duszne. To kupiłam w takim arabskim takim perfumerii.
bardzo drogie były, 300 zł kosztowały. Ale są tak mocne, że jak dacie ich za dużo, to normalnie duszasz. Bo one są tak skoncentrowane, arabskie perfumy, że one są na olejkach. Ja kiedyś miałam takie arabskie perfumy olejek. Normalnie były tak piękne, ale tak mocne i miały takie piękne opakowanie. Bo oni mają piękne naprawdę perfumy. Super. Dalej. Tu mam ten taki właśnie bio-peeling, delikatny do czyszczenia twarzy i ciała. Kiedyś mówiłam o nim ostatnio. Też bardzo fajny, taki drobnoziarnisty. Bardzo fajny, skóra jest piękna po nim, po prostu. Można codziennie, można tak co 2-3 dni, także nie ma problemu. Dalej. A tu mam taki właśnie Bielendy Insta Perfect. Taki żel krem na dzień, noc. Obojętnie, do cery trądzikowej. Głównie do mojej, bo ja mam cerę trądzikową. Znaczy tak raz od czasu mi wyskoczy, ale to taka jest cera mieszana. Cera taka właśnie, jak mówiłam, tłusta, nie? Czyli należy do trądzikowej. Tu jest tyle komarów, że ja jestem cała pogryziona. Do cholery. Nie wiem, czy wiecie, ale to komarzyce gryżą komary. I one są chyba większe od samców, z tego co wiem. Dalej, tu mam, za 13,99 kosztuje, taki garnier body. Znaczy to jest, widzę, że to jest promocja w Superfarmie. To jest taki intensywnie ujędniający odżywczy balsam, taki do ciała właśnie, z kofeiną i ekstraktem z zielonej herbaty. Też fajny. Zobaczmy jak pachnie. Właściwie tak nie ma zapachu, tak, taką kawą trochę. Dalej. A tu mam takie maseczki. Taka Sweet Animal Mask. Muju. Taka zaberka. Zakładacie, macie taką zaberkę fajną. Fajne, nie? Dalej. Tu jest taka dwustopniowy zabieg rozjaśniający. Czyli tak, etap pierwszy to macie oczyszczający peeling enzymatyczny. Etap drugi maska serum. Takie coś często trzeba sobie robić. Takie rzeczy są fajne. Bo jednak trzeba dbać o tą cerę. Bo twarz to jest twarz, nie? Ja jednak się nie maluję codziennie. Ja na ogół na co dzień nie chodzę w makijażu. Tak się... Wiadomo, że co 2-3 dni się pomaluję, nie? Bo to wiadomo, że staram się tak nie malować dużo. Tak, żeby to wyglądało naturalnie. Albo się w ogóle nie maluję. A czasem się pomaluję, ale jak już się maluję, to albo mocno, albo normalnie. Ale staram się dobrymi kosmetykami, albo takimi średniej jakości, ale staram się takimi dziadami nie malować, bo to jednak skóra się niszczy jednak, nie? Szkoda niszczyć skórę tymi kosmetykami, nie? Dobra, tu jest taka Bielenda Super Power Mezo Maska. Aktywna maska nawilżająca, 100% kwas hyaluronowy, biomimetyczne peptydy, kwas mlekowy, każdy rodzaj cery. Również bardzo sucha i wrażliwa, bardzo fajne takie coś. W ogóle Bielenda to jest bardzo dobra firma, wam powiem. Tu mam takie L'Oreal Skin Expert Paris. To jest taka... Zaraz wam powiem, co to jest. Momenci, bo tu muszę polski znaleźć. Maska do skóry, tak, to jest maska do skóry z L'Oreal i to jest próbka akurat. Ale ona chyba jest bardzo dobra, tak. Możecie spróbować w każdym razie. Tylko L'Oreal w każdym razie jest dobrą firmą, więc myślę, że jest ok. Tu mam takie coś też. Ja w ogóle takie próbki lubię. Serum liftingujące. I tu jest takie hydrożywa maska. I to właśnie nie wiem, jak to się... Zostrzenie konturu twarzy i ujędrnienie. Takie coś. Tu pisze, jak to się stosuje właśnie. Najpierw się chyba to tutaj daje, a później się to nakłada. Chyba to jakoś tak. Tam trzeba przeczytać, nie? Coś takiego. Dobra. Tu znowu mam coś. Oczyszczająca maseczka detoksykująca. Do 10 aplikacji aktywny węgiel plus jagody Akai. Botanik Expert. I to jest taki węgiel aktywny. Bardzo dobry. Usuwa wągry. Ja widzicie, nie mam tak wągrów, nie? A nie chodzę jakoś tak często na oczyszczanie. Zrobię sobie czasem, wiadomo, to oczyszczanie manualne, czy nie tylko. No i... Ale to rzadko. Raz do roku, raz na pół roku sobie zrobię. A tak to staram się normalnie kosmetykami usuwać. Tu mam Body Slim, taki kolastyna. Odchudzający. Kurczę, ile tu komarów. Nawet nie wiecie, to jest masakra jakaś po prostu. Nie wiem, czy zauważyliście. Pierwszy raz nie mam mikroportu. Jest bardzo dobry dźwięk, mamy nowy sprzęt. I to jest taki właśnie z kolastyny. Też polecam.
To jest taki, on fajny jest, bo bardzo chłodzi fajnie, czuje się działanie tego żelu, a polecam, jak się już założy, nałoży ten żel, to polecam dać właśnie folię spożywczą, jeszcze owinąć się folią spożywczą. Wtedy macie taki efekt, że taką piękną skórę gładką i po prostu tak fajnie, tylko że trochę zimno jest. Najlepiej jakimś ręcznikiem możecie się owinąć na to, na tą folię spożywczą. Tu mam takie Miss Sporty, takie właśnie cienie. Metaliczne, ale bardzo trwałe. Tak. Mogę kiedyś zrobić tutorial z tymi cieniami, one są bardzo piękne. Nie jest to żaden ciucholand, bo tak jest kosmetyki jak Miss Sporty, czy Vibo, czy Lowly są normalnie w Rossmanie i to są normalne kosmetyki. A ktoś powiedział, że to są lumpeksy. To nie są żadne lumpeksy, proszę sobie iść do Rossmana i zobaczyć. Tak samo Rimmel też jest dobrą firmą, czy Astor, czy Max Factor, to są dobre kosmetyki. Może nie są to jakieś kosmetyki, nie wiem, jakieś z Christian Dior, ale to są dobre kosmetyki, no bez przesady. Dalej. Kaczuszka, z firmy Kaczuszkę, ładna. Cześć Kaczucha. Godlewska przyszła do nas. Tu mam kolejne. Ona się w ogóle nie boi, popatrzcie. Tu mam takie coś, Eveline Cosmetics Slim Extreme 3D. Takie jest intestyny wyszczuplające, pozdrawiające, antycelulit, modeluje sylwetkę, zwalcza celulit, restępy, redukuje tkankę tłuszczową. Bardzo fajne. Tak samo efekt chłodzący. Bardzo fajny. W ogóle ta firma Eveline ma dużo tych właśnie, wypuściła swoich produktów na celulit, na rozstępy ujędrniające i ona ma dużo tych produktów. Na początku to było 1-2 kremy i to się teraz tak rozrosło właściwie już teraz, w tej chwili. Tutaj mam takie Bijoux, taki właśnie, maskara. Następnie biała perła, żel wybielający, fajny. Taki. Tutaj mam Oriflame pod oczy, taki krem, a tutaj co? Czekajcie, bo ja nie widzę jaka to firma. Nordfarm, taka pomadka bezbarwna, też dobra, nawilżająca. Dalej, tu mam taki z Douglasu próbkę, Les Delits, bardzo fajny krem, polecam. Ja miałam to, kupiłam w gazecie było. I zamierzam kupić taki krem właśnie. Dalej, tu jest też z L'Oreal taki. Zobaczmy to, jaki to jest odcień. To jest odcień 120A. Dalej. Tu jest takie Relash. To jest do rzęs. Z tych wszystkich odżywek do rzęs. Ta wypadła najlepiej według badań. Ja ją kupiłam w salonie kosmetycznym. No i ona kosztowała też około 100 zł, czy 100 zł. Jest dużo tańsza od Revitalashu, a jest dużo lepsza. Revitalash jest troszkę przereklamowany moim zdaniem. Jest dobry, ale nie do przesady. Dalej, tu mam Maybelline Dream Satin Liquid CPF 13. 21 nut, nudę. Takie. Słyszeliście to, ale jaja. No, nie je. Kaczka się śmieje. No. Tu mam Kylie Jenner. Moment, jaki to jest odcień. Nie widzę tu odcieniu. Gdzie? O. Kurczę, muszę zobaczyć, jaki to jest odcień. Liquid Matte to jest takie. Bardzo taka matowa. Fajna, Kylie Jenner. One są bardzo drogie te kosmetyki Kylie Jenner. Dalej. Tu mam znowu L'Oreal 70A. Odcień. I ta jest taka. Mam dużo tych właśnie tych ślinek. Bo one są bardzo fajne, bo one szybko się znikają z twarzy, ale nie ma takich tutaj takich białego takiego czegoś nie ma. A tu mam takie coś Smashbox Oplump powiększające usta i to kupiłam właśnie w Sephorze Made in USA, widzicie? To jest amerykańska taka szminka. To jest delikatny róż, ale była też bezbarwna.
Tu jest Lowly Kiss Kiss Lips. Nie wiem, czy tu jest odcień. Nie widzę odcieniu, więc pokażę tak kolor bardziej muszę. Co? No jest te kosmetyku, ja mam w ogóle dużo kosmetyków i już się gubię w tym. Tu jest Kylie. Kate Moss reklamuje te perfumy, znaczy te szminki, bo to jest szminka z Rimmela. Momencik. To jest odcień 20. To jest Rimmel. Taki. A tu takie coś. Nie wiem, co za firma właściwie. Takie. Tu jest cień. A tu co tam jest? Tam dalej. A tu jest taki eyeliner. Taki w tym. Co to się nazywa? Jak to się nazywa? Jezu. W kremie taki eyeliner. Ale nas komary gryzą. Jezu! To jest masakra. Poświęcam się dla sztuki. Tu jest Art Deco. Takie coś. K23. To jest taka baza pod cienie. Pod cienie do powiek. Też fajna sprawa. Takie coś. Essence. Metaglam. Jest Shadow. Taki kolor. Metaliczny. Tu mam znowu Kylie Jenner. Lipstick. Taki. Tu mam taki hocker, fajny. Tylko to się wiąże tak na szyi. To później zawiążę sobie to. I tu mam takie właśnie Jordani Gold. To jest Oriflame. Taka maskara. BB Cream. Light, Clair. Jaki to jest odcień? No to jest chyba taki odcień. Classic. I tu jest takie coś fajne, Coca-Cola Lip Smacker Sherry. Fajne, nie? Popatrzcie się, to jest taki błyszczyk właściwie. Teraz wam pokażę. Fajne, nie? I oto to czuć Coca-Colą, naprawdę, autentycznie. Bardzo polecam, fajne. No, no to tyle. Pa, pa!